Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Chorzowa korzystających z pomocy społecznej. To projekt ośrodka pomocy społecznej, w ramach którego 150 gospodarstw domowych będzie miało dostęp do komputera i internetu. W ten sposób osoby znajdujące się w trudnej sytuacji materialnej będą miały ułatwiony dostęp do technologii informacyjnych. Mieszkańcy Chorzowa otrzymają zestawy komputerowe. Będą mogli również bezpłatnie korzystać z internetu. W chwili obecnej trwa rekrutacja do projektu. Potrwa do końca lutego tego roku. Istotnym kryterium udziału w projekcie jest brak posiadania dostępu do internetu szerokopasmowego. Ponieważ celem projektu jest ułatwienie dostępu do internetu. Więc w momencie, gdy rodzina rozpoczyna udział w projekcie, takiego dostępu niestety nie może posiadać. Wszystkich informacji udziela pani Halina Bulanda, pracownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Chorzowie. Z nią należy się kontaktować, także jest to Kruszcowa 22 OPS chorzowski. Tam są dostępne formularze, które muszą wypełnić rodziny chętne do udziału w projekcie. I wszystkie informacje niezbędne przekazuje pani Bolanda. Do chorzowskiego projektu nabór beneficjentów zakończy się 29 lutego. Pełną parą powinien ruszyć on w marcu. Projekt potrwa do 2015 roku, ale przez kolejne 5 lat beneficjenci będą mogli korzystać ze sprzętu komputerowego.